wspomnienia. Nic nie boli tak jak to, co utraciliśmy. Wszystko zaczęło się tutaj, w kaplicy w Starapol. W początkach II wojny z orkami, gdy do orczych klanów dołączyli rycerze śmierci Merzula, biskup Alondu i jego wychowany Kuter zebrali czterech najbardziej zaufanych ludzi w królestwie. Byli to Uralio, najbliższy przyjaciel Kutera. Gavinrad, weteran pierwszej wojny z orkami, polecony przez samego Lotara. Fajdan Gadrołka, zaproponowany przez biskupa Alonduka. Pan Herdglen Pirion, również z polecenia biskupa. Wiedzieli, że do wygrania wojny potrzebowali kogoś łączącego siłę wojownika ze świętymi mocami kapłanów. Potrzebowali paladynów. Tego dnia cała piątka zawarła wieczny pakt ze świętym ogniem. Tak powstała pierwsza piątka paladynów. Narodził się zakon Srebrnej Ręki. Przymierze wygrało wojnę, ale zapłaciło za to wysoką cenę. Turalium, chcąc na zawsze oddalić zagrożenie ze strony orków, zamknął od wewnątrz portal do ich plugawego świata, stawiając siebie i swoich ludzi na wieczną walizję z Drenoczem. Pokój nie trwał długo. Po 15 latach pojawili się nieumarli. Gdy zakon wyruszył na pomoc Strathol, do stolicy wtrącił książę Arpa, na czele nieumarłych armii, zabijając tego ojca. Witaj, synu. Już nie musisz poświęcać się dla swego ludu. Nie musisz dalej uginać się pod ciężkim brzemieniem korony. Wszystkim się już zająłem. Co czynisz, mój synu? Zajmuję twe miejsce, ojcze. Nikt nie spodziewał się takiego powrotu do domu. Biedny Uther. Pomimo upadku stolicy nie poddaliśmy się. Udało mi się zebrać małą grupkę elitarnych wojowników w służbie światła. Nazwałem ich czempionami pokoju. Pozostali również nie opuścili Ukrainy. Miejsce Turaliona zajął Aleksandro Mogrej, władający potężnym Aufbringerem, jedyną bronią mogącą dorównać ostrzu mrozu Arthasa. W naszej twierdzy dłoni Tyra, Aleksandro wraz z Pilionem i Sajdanem założyli stowarzyszenie Skarletu, przysięgając wyzwolić ojczyznę od plagi. Wszyscy ponieśliśmy klęskę. W pierwszych dniach nowej wojny bez wieści zaginął Pirion. Fajdan na czele swoich wojsk starał się odbić Strathol i prawie mu się udało. Miasto należy już prawie do nas! Te ziemie należą do mnie! Co się stało, demon?
wpadł w zatokę Balnazara. Upiorny władca zabił go i przejął jego ciało, niszcząc skarelety od środka. Artasie, powstrzymaj to szaleństwo, zanim będzie za późno. Zejdź mi z drogi, bracie. Przybyłem tu po garść kości. Nie chcę, by mi przeszkadzali. Nie do wiary, że nazywaliśmy cię bratem. Wiedziałem, że błędem było przyjmować do zakonu rozpieszczonego księcia. Wystawiłeś srebrną rękę na pośmiewisko! Przeklęty zdrajca! Nie jesteś godzien wynosić imię swego ojca! Nie pojmuję, czemu utor za ciebie ręczył! Pozbawiłeś go honoru, swój rzucając na wiatr! Zasługujesz, chłopcze, na straszenie! Wkrótce poległ również utor. Ojciec rządził tym krajem 70 lat. Ty w ciągu zaledwie kilku dni obróciłeś wszystko w ruinę. Jakież to dramatyczne, Uterze. Oddaj mi urnę, obiecuję ci szybką śmierć. W urnie są prochy twego ojca. Chciałbyś jeszcze raz na nie naszczać, nim wydasz królestwo na pastwę robactwa? Nie wiedziałem, co w niej jest, ale to bez znaczenia. Tak czy owak, zabiorę to, po co przybyłem. Ostrzem rozum! Uderz! Powiecie ci! Artas nie był w stanie porównać się z tym Paladynowi. Jednak wieczór śmierci miał ze sobą całą armię nieumarłych. W końcu sędziwy wiek Utera dało sobie znać. Mam szczerą nadzieję, że szykują dla ciebie specjalne miejsce w piekle. Nie będzie mi potrzebny, Uterze. Zamierzam żyć wiecznie. Aleksander próbował nastąpić. Aż Brimgarem zawładnęła ciemność, przemieniając Aleksandrosa w rycerza śmierci króla Lisza. Nie wiem czemu, ale Aż Brimgar połączył się również z nami, zmieniając mnie i moich czempionów w nieumarłe sługi. Pomnienia. Nic nie boli tak jak to, co utraciliśmy. Wciąż wierzę jednak, że znajdzie się ktoś, kto zakończy nasze męki. Ktoś, kto pokona upadłych czempionów.